Didier Deschamps. Za moment obie jedenastki wyjdą już na boisko na stadionie w Lyonie. Hugo Lloris to jest numer jeden, on akurat z Irlandczykami nie grał w tym wygranym meczu jeszcze przed Włochami. Przypomnę, grali z reprezentacją Irlandii i Francuzi grał wówczas. To jest też ten mankament, z którym my się też musimy borykać. Umtiti Varane po raz szósty. Tytuł dla Francuzów, przecież Deschamps był jedną z ikon tamtej jedenastki, ale tych nazwisk było Varane, 5 Umtiti, 22 Mendy, trójka w drugiej linii Pogba, 6, 13 Kanté, 14 Matuidi, 9 Giroud, Griezmann 7 i numer 10 Mbappé. Tak to wygląda, może troszkę dziwać szerzej, a to już odmłodzona jedenastka Stanów Zjednoczonych w ramce 12. N'Golo Kanté, podstawowy piłkarz drugiej linii u Deschampa, skończył wówczas 7 lat, chyba niewiele pamięta. Rozpoczęło się to spotkanie, no ani jednego, ani drugiego już nie ma. Uwaga, Mendy, sam początek meczu, CDB, zagranie gdzieś tam na 17 metr, przed bramkę Stephena, jeszcze Pogba mocno, słupek teraz! Ratuje Amerykanów. Taki zaskakujący dość strzał. Spod siebie praktycznie, ale potrafił mocno uderzyć. Nie dość jednak precyzyjnie, by ta piłka wpadła do bramki Jacques'a Stephena. Hernandez. Uwaga, Giroud. No i co? Myślę, że był ściągany tutaj za rękę Giroud. I zdecydowanie sędzia powinien pozytować jedenastkę. Pogba, efektownie, zewnętrzną częścią tak, trzymany buta. Zabar. Falował Carter Vickers. Odrzutu wolnego, lewa noga, skacze Giroud. Mbappé. Griezmann! Indywidualnych i dobrej technice, myślę, że Francja powinna szukać jednak bardziej gry do boku, żeby rozciągnąć troszeczkę ten tłok złożony z zawodników amerykańskich i tam przy takich umiejętnościach technicznych jeden na jeden jest duża łatwość przed dryblowaniem. No, wydaje mi się, Jacek, że francuski prezydent Emmanuel Macron. Uwaga teraz Mbappé nad poprzeczką. Przedstawił oficjalnie oczekiwania francuskich kibiców. Ma być sukces. A sukcesem jest, zdaje się, tytuł. Będzie rzut rożny dla trójkąty, nie było spalonego, dobrze w tempo wyszedł Mendy, Mbappé. No, troszkę poważniej teraz zaczęli grać gospodarze. Dwie sytuacje Mbappé. Dłuższą piłką. Narożnik pola karnego, Matuidi, Pogba. Pogba i Jacques Stephen. Ładnie przyłożył, szybko przyłożył tę piłkę, z prawej na lewą nogę uderzył. Drugi strzał, można powiedzieć, groźny Pogby. To piłka. Kanté. Mendy. Griezmann. Jest okazja. Griezmann obok bramki. No ale wreszcie strzał z dystansu, bez tej koronkowych akcji. Takiego klepania. Dwa proste podania, tak troszkę jest. Miejsca przed szesnastką. Akcja zakończona strzałem, no minimalnie niecelnym. Griezmann, lewa noga, strzelił do środka obok bramki. Ta piłka szczęśliwie wróciła do niego. No i właśnie takie okazje czekają Amerykanie i jest 1-0, Julian Green. Niesamowita sprawa. Krótki ruch,
bo to był krótki róg. Tak, Lloris naprawdę, no... Generalnie, gdyby nie ta temperatura, bym powiedział, że zmarzł. 23 stopnie dzisiaj w Lyonie. Dobrze obronił, skutecznie obronił się przed stratą piłki. Bobby Woods, no ta piłka wróciła szczęśliwie na prawą stronę do Shaquilla Moore'a. Patrzmy jeszcze raz, zobacz się, to Wood. Tutaj wydawało się, że tę piłkę... Tą jedną kontrę taką typową i strzelenie bramki przez Amerykanów. Paradoks polega na tym, że najmniej zawinił ten, który zagrywał do prawej strony, czyli N'Golo Kanté, bo za murem spóźniony Mendy, później źle przyjmował piłkę CDB, też jakoś tak dziwnie ustawiony Umtiti i prawa noga Mbappé poczarował, ale na razie nic z tego nie wyszło. Pogba też z przyjęciem, Griezmann obok bramki. No, mogą zaskoczyć. Mbappé zaczyna już ten swój taniec na pierwszej połowie, próbował grać jednak kolektywnie, natomiast teraz już chce spróbować samemu coś tutaj zdziałać. No, ci zawodnicy się odgrzewają, to nie jest przypadek, bo jednak Pogba jest ciężki. Jeszcze raz Amerykanie, jeszcze jedna piłka, 2-0. Bobby Udo jednak, amerykański napastnik na spalonym. Ale gdzie był Mendy? To naprawdę, że ciągle kilka to udane spotkanie z Włochami, wygrane 3-1. Uwaga, teraz Matuidi wysoko nad bramką. Tyle, że wówczas ustawienie 4-3-3. Grał Tolisso razem z Kanté i z Pogbą w drugiej linii. IBM, Pogba wygrał tę rywalizację 1-1. Tutaj sporo sztuczek, sporo sztuki. Ale ta akcja nie zakończyła się strzałem. Rzut rożnego Griezmann. Nie wypiąstkował tej piłki Zach Steffen. Ale tam doszło do oj. Zderzenia Miazga i Olivier Giroud. Jeszcze bramkarz wychodził piąstkując. Też może dołożył swój kawałek. Obaj piłkarze tego samego. Silibe, Kanté, Tolisso, przyspieszył Mbappé, lewa noga, Mbappé ma miejsce, Mbappé! Ten strzał przez Cartera Vickersa zablokowany. Pogba. No Francuzi muszą sobie uzmysłowić, że Amerykanie biegać to jednak potrafią. Jeszcze raz Mbappé. Robinson, CDB, Robinson zdołał dośrodkować, no i Hugo Lloris zacznie od własnej bramki. Wydaje się, że chyba powinien być rzut rożny. Nie dostał tej piłki za plecy obrońców Kylian Mbappé, Griezmann, Pogba może strzelać, Pogba spadł z progu. Troszkę za bardzo, tę piłkę miał pod... Mbappé obok słupka! Ośrodkowanie na długi słupek, takie na przecięcie, tylko muśnięcie piłki głową. Zabrał się z piłką do środka, urwał się rywalowi, teraz odpowiednio przyspiesza przez środek jednak. Oczymy Pogba i znów wewnętrzną częścią prawego buta. Jeszcze Lucas Hernandez obok prawego słupka. Przekonamy się z jaką determinacją Francuzi zagrają te ostatnie kilkanaście minut. Uwaga, Mbappé, gol! 1-1. No, wreszcie rozluźniła się ta defensywa. Popełnili błąd Amerykanie, mimo tego, że byli w przewadze zdecydowanie. Tutaj nikt nie asekurował, nie pokrył Mbappé. Piętnasty mecz, czwarty gol. Francuzi więc powalczą o zwycięstwo. Dembélé. Faulowany wyraźnie, tu też będzie żółta karta. Nabil Fekir, Fekir i Zach Steffen. 10 minut do końca. Z nostalgią patrzy na to wszystko Emerzeke.
Mbappé przed szesnastkę, Josh Sargent, jest szansa na wyjście z kontrą, Jedlin, Mbappé, Dembele, Hernandez, płasko, Mbappé, ale tam bez szans jednak na celny strzał, bo był poza bramką, naciskany przez rywala, przez Parkera. Sargent. Jeszcze Amerykanie został w ramce. Loris. Lemar. Lewa noga. To Toliso w 16. Dembele. No i co? Jacques Steffen narzut. Tym bardziej, że... Jeszcze uwaga. Fekir. I Dembele jeszcze raz. Zabrał się tego remisu w Lyonie. No i koniec przygotowań Francuzów. Oczywiście jeszcze tydzień.